Cześć, witajcie, tu Blanka. Dzisiaj skupimy się na dobieraniu, nakryć głowy do zestawu. Myślę, że jest to taki element trochę niedoceniany, a zobaczycie zaraz na przykładach, jak różne nakrycia głowy mogą odmieniać i wpływać na ogólny wydźwięk i ogólny charakter kurtki, którą nosimy, czy płaszcza, który nosimy. Więc warto zastanowić się na jakim efekcie nam zależy i mam nadzieję, że ten film Wam po prostu to zobrazuje i ułatwi zadanie. A potem na koniec pokażę Wam też taką krótką recenzję czapek, które ja już przetestowałam, bo od kilku lat kupuję wełniane, więc wiem, gdzie ich szukać, wiem, które marki, jaki produkt oferują, więc być może Wy szukacie w tym roku jakościowej czapki, bo sieciówki nie są miejscem, gdzie możemy tak bezrefleksyjnie się udać i nie bez sprawdzania, czy to jest dobry skład, czy nie. Natomiast o których Wam opowiem, na pewno są, można tam udać się w ciemno i na pewno to będą jakościowe i wartościowe produkty. Także co, zaczynamy. Zaczynamy od beretu, ten jest ze Stradivariusa, będę Wam mówiła, jakie to są sklepy, natomiast nie uważam, żeby one były warte, ta jakość była warta w ogóle kupowania i linkowania Wam. Jeśli chodzi o beret, no to on jak najbardziej do tego stylu militarnego nawiązuje. Dodaje, można powiedzieć, troszkę szyku całemu zestawowi. Jest on taki bardziej wytworny, bardziej elegancki, właśnie z takim szykiem, więc podbija troszkę tę stylizację. Nie ciągnie jej w dół, nie robi z niej bardziej sportowej, tylko wręcz przeciwnie. Także beret, muszę przyznać, że bardzo tu pasuje. Opaski. Opaska moim zdaniem ma taki troszkę dziewczęcy charakter, romantyczny. Może to kwestia jest właśnie tego wiązania, które jest na tej opasce, więc dodaje mi takiej subtelności, delikatności. Nie jest to chyba to, czego bym szukała do tego płaszcza. Ogólnie podobam się sobie, uważam, że wyglądam uroczo, natomiast ponieważ moja uroda już jest taka subtelna, delikatna, dziewczęca, to jednak bardziej podobałam się sobie w tym berecie, który był taki elegancki, klasyczny. Ten płaszcz jest militarny, ale jest też sportowy, w związku z tym chciałabym coś takiego ładnie eleganckiego, ale nie dziewczęcego, nie takiego biednego. No i taka czapka z wyminięciem, których ja mam najwięcej. Tak też nosiłam się w zeszłym roku, czy nosiłam ten płaszcz właśnie w zeszłym roku z taką czapką, tylko w limonkowym kolorze, którą pokażę Wam też na końcu. Tutaj mamy taki komplet z Reserved w pięknym kolorze, jednym z moich ulubionych. Uważam, że bardzo ładnie pasuje do tego płaszcza, natomiast on na pewno ciągnie go w dół. To znaczy ten rodzaj czapki sprawia, że ten płaszcz wygląda bardziej sportowo, więc jakby warto o tym wiedzieć, że te czapki fajniej, jeżeli lubimy wyglądać bardziej elegancko, no to one będą pasowały najfajniej do takich eleganckich płaszczy wełnianych, czy w ogóle po prostu nieortalionowych, ale oczywiście do ortalionowych kurtek też jak najbardziej, wszystko zależy po prostu, czego oczekujemy. Warto tylko wiedzieć, jaki uzyskamy efekt. Kapelusz rybaka w wersji zimowej, ten jest z H&M-u. Muszę przyznać, że jest przeuroczy, bardzo mi się podoba. I on jest taki gdzieś pomiędzy, on jest jakby wyżej niż ta czapka z wywinięciem, w sensie nie jest taki sportowy i do tego płaszcza nie wygląda cały zestaw tak sportowo z tym kapelusikiem, no bo jednak jest to kapelusik, ale z drugiej strony jest to kapelusik z takim przymrużeniem oka, czyli on ma taki młodzieżowy trochę klimat, taki, wiecie, zabawowy, trochę taki właśnie z przymrużeniem oka, czyli nie super elegancki, nie jest to czapka, ale nie jest super elegancki kapelusz. Kaszkiet skradł moje serce. Muszę przyznać, że wyjątkowo dobrze się prezentuje. On, ponieważ też wpisuje się w ten styl militarny, to bardzo podbija charakter tego płaszcza i
te dwa elementy wyjątkowo dobrze ze sobą się spinają, więc jest to jeden z moich faworytów. Jest na pewno taki bardzo stylowy, szykowny, coś innego niż czapka, bardzo taki charakterny, tak bym nazwała kaszkiet. Balaklawa, czyli taka kominiarko, kaptur. Jeśli chodzi o jej praktyczność, no to tutaj trzeba dwie rzeczy powiedzieć. Fajnie, bo załatwia sprawę szalika, ale z drugiej strony na pewno jeżeli chodzimy dużo po mieście, nie poruszamy się własnym samochodem, to wiatr będzie ten kaptur zwiewał, a jak ściągniemy sobie te sznureczki, no to nie będzie wyglądało już to tak stylowo i ładnie, więc takie techniczne kwestie myślę, że totalnie kwalifikują dla mnie ten rodzaj ukrycia głowy. A druga kwestia to, że jak zapięłam tutaj ten płaszcz, to troszkę wygląda, jakbym miała po prostu bluzę z kapturem i założyła kaptur od tej bluzy na głowę, więc wolałabym chyba założyć to do eleganckiego płaszcza i fajniej by to wyglądało. I jeszcze zrobiłam Wam jedną czapkę, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, żebyście jej absolutnie nie kupowały. To jest już nieaktualny fason. Dzieciki, pompon. Czy to jest taki model, który mógłby się sprawdzić na narty z dużymi śniegowcami, z butami śniegowcami, kurtką, taką puchówką. Myślę, że miałby swoją rację bytu. Natomiast w takich miejskich stylizacjach, moim zdaniem, ten fason jest już nieaktualny, a jest go mnóstwo w sklepach. Uważajcie na niego. Podsumowując cały ten przegląd, najbardziej skłaniałabym się ku kaszkietowi lub beretowi, dlatego że one gdzieś tę stylizację troszkę podnoszą na wyższy poziom, a ja lubię taki właśnie balans pomiędzy ani nie eleganckie stylizacje, ani też super sportowe. Lubię gdzieś tak jakby spotkać się w połowie drogi. To jest to, co najbardziej lubię nosić i to nie jest tak, że któraś wersja jest zła, czy ta cała elegancka, czy cała sportowa, a ja lubię być gdzieś tutaj po środku, więc jakby te dwa nakrycia głowy najbardziej mi ten efekt dają, a dodatkowo podkręcają trochę ten taki militarny charakter, więc jakby dwa w jednym. Podnoszą stylizację, a z drugiej strony one jeszcze ją fajnie dostylizowują, jakby podbijają ten charakter militarny. Także jeżeli chodzi o mój wybór, to teraz będę szukała właśnie czegoś albo kaszkietu, albo beretu w wełnianej, lepszej jakościowo wersji. Pierwsza czapka z mojej kolekcji to jest marka Elementy, bardzo gruba, mięsista, z wełny merino w 90% i 10% z kaszmiru. Jest to raczej typowa taka zimowa czapka, a cena to jest około 270 zł, więc dosyć sporo. Myślę, że już można znaleźć też czapki z wełny merino w granicach tak 200 zł i ta następna właśnie, którą za chwilę Wam pokażę, właśnie jest mniej więcej w takiej cenie około 190 czy 200 zł. Natomiast ta urzekła mnie kolorem. W innych sklepach akurat wtedy takiego koloru nie było, a w Elementach był, więc na pewno nie jest to produkt, który mi posłuży tylko przez rok, więc ta cena jakoś mnie nie przeraziła. Tutaj w tej jakby części czoła mamy potrójną warstwę, więc ona jest naprawdę niesamowicie ciepła i to jest czapka, która absolutnie nie gryzie, jest naprawdę bardzo dobra, bardzo miła i też nie elektryzują się po niej włosy. Jeżeli macie z tym problem w zimie, to polecam Wam w pierwszej kolejności zmienić po prostu czapkę na właśnie z kaszmiru lub też na czapkę z wełny merynosów, bo automatycznie zaobserwujecie różnicę. Ta czapka natomiast to jest też polska marka BYU, aczkolwiek dopatrzyłam się na metce, że wykonanie jest w Chinach, co jest bardzo przykre jednak, że oczekiwalibyśmy
polskim sklepie były to produkty tutaj tworzone u nas. W każdym razie, już pomijając ten fakt, jest to też wełna merino w 100%, jest bardzo ciepła, bardzo mięsista. Tutaj również ma potrójną warstwę w okolicach czoła. No i w odróżnieniu od tej czapki z elementów, to ona jest troszeczkę krótsza, ale tutaj ten pas wywinięcia ma zdecydowanie grubszy. I to też tworzy jakiś tam swój taki urok, że ona wygląda na taką trochę masywniejszą być może. Jednym może się to podobać, innym generalnie to już nie będzie. To wszystko oczywiście zależy od upodobań. Dla mnie nosiła się bardzo dobrze i było mi w niej bardzo ciepło. To też jest raczej właśnie taka czapka zimowa. Teraz na 10 stopni to na pewno będzie w niej zbyt ciepło, ale ma urokliwy kolor, którego nie znajdziemy tak wszem i wobec wszędzie w tej jakości, w wełnie merino. Więc jakby to mnie tutaj skusiło. W każdym razie na stronie nie było informacji o tym, że jest to produkcja w Chinach. Dopiero na metce się tego dopatrzyłam. No cóż, w każdym razie, jeśli zależy Wam na jakimś konkretnym kolorze, to w tej marce Miweiyu tych kolorów po prostu jest większy wybór. Ta natomiast czapka to jest marka Christian Berg, dostępna na Peek & Cloppenburg i ona jest kaszmirowa, ale jednocześnie właśnie bardziej nadaje mi się teraz na tę pogodę, kiedy jest około 10 stopni, bo ona jest bardziej taka lejąca, ona jest też cieńsza, ta dzianina, a tutaj w okolicy czoła i mamy tylko podwójną warstwę, więc ona jest taka delikatniejsza, nie jest taka sztywna, nie jest taka bardzo mocno mięsista, ale z drugiej strony też jest wystarczająco ciepła, więc ona, ja ją zimą oczywiście też noszę, ale ona nadaje się teraz, kiedy jest 10 stopni, to jest w sam raz, bo daje ciepło, ale nie wygląda na właśnie taką grubą, bardzo zimową czapkę, więc tę markę możecie też na Peek & Cloppenburg Christian Berg sprawdzać i szukać, bo mają właśnie też kaszmirowe czapki i na pewno mogę Wam ją polecić, bo jest taka subtelniejsza, troszkę lżejsza generalnie niż te dwie poprzednie, które są takie sztywne i dosyć takie grube, mięsiste, bardzo zimowe. Inne marki, których nie mam tutaj fizycznie, ale które testowałam, które znam i mogę Wam z czystym sumieniem polecić, to jest Kaszmir Love. W zeszłym roku sprezentowałam taką czapkę kaszmirową, kaszmirowo wełnianą, bo mamy tam wełnę merynosów i kaszmir, mojej siostrze i też jest to jej ulubiona czapka. Ona jest podobnie właśnie taka mięsista, sztywniejsza, z podwójnym wywinięciem. Tutaj Wam wrzucę zdjęcie. I ostatnia czapka, którą testowałam i którą na pewno mogę Wam polecić, to jest z marki Mój Kraj Taki Piękny. Tu też znajdziecie czapki z wełny merino. Ja miałam taką czekoladową, ale ten kolor po prostu najrzadziej go wybierałam, więc tę czapkę sprzedałam. Ona była tak podwójnie zszywana, czyli były dwie warstwy dzianiny tak podwójnie połączone, co też dawało naprawdę ciepły efekt. No i tutaj cena jest też całkiem niezła, bo mamy około 160 zł za tę czapkę, więc w sumie z tych wszystkich to chyba najlepsza cena, a jakość absolutnie nie odbiega. To było już wszystko w tym temacie. Mam nadzieję, że ten odcinek wniósł coś do Waszego postrzegania nakryć głowy. Jeśli tak, to zasubskrybujcie kanał, dajcie mi łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!